Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję, na kolejny odcinek z cyklu Matematyka 500+, czyli matematyka dla rozszerzonych. Nadeszła wiosna, za oknami ciepło, kwiecień. I do matury nie zostało wiele czasu. Jesteśmy już powolutku na finiszu przygotowań do matury z matematyki, czy to podstawowej, czy to do rozszerzonej. Mój projekt skierowany jest do osób wszystkich, na terenie całej Polski. Chciałabym, żebyś mi pomógł. Żebyś mi pomógł dotrzeć do tych osób, które jeszcze nie spotkały mnie online. Bardzo o to proszę, jeżeli masz znajomych, kolegów, koleżanki, którzy mają problemy z matematyką albo chcą jeszcze więcej się tej matematyki nauczyć, zaproś ich. Powiedz o tym, że jest taka pani, która uczy online matematyki. Tak bym chciała, żeby mój projekt był rozlany na całą Polskę. A ja z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować moim fanom, tym osobom, które śledzą ten mój projekt od samego początku. Podziękować im za tą pracę, za to, że mnie oglądają, za to, że fajnie komentują. Bardzo Wam dziękuję, bo robię to dla Was właśnie. I chcę czynić dobro, chcę, żebyś Ty też komuś powiedział o tym. Też w ten sposób przyczynisz się do tego, że może komuś uratujesz właśnie życie w postaci takiej, że zda maturę dzięki Tobie, prawda? Że przekazałeś mu taką informację, żeby oglądał mnie na YouTubie, ja tłumaczę matematykę i chcę Was nauczyć matematyki. Taki jest mój cel, prawda? Więc bardzo o to proszę, jeżeli masz taką możliwość, przekaż swoim kolegom, koleżankom ze szkoły, swoim znajomym, czy może w innym mieście, żeby weszli na mój kanał i oglądali mnie, moje lekcje i uczyli się matematyki razem ze mną. Na to nasze spotkanie przygotowałam coś specjalnego, a więc dowody matematyczne. I to dowody w geometrii, i to dowody związane z wyrażeniami algebraicznymi. Mam nadzieję, że to, co przygotowałam na nasze spotkanie, Cię zainspiruje do tego, abyś mógł samodzielnie dowodzić i to wprost, i to nie wprost. A więc zaczynajmy. Zadanie numer 1. Trapez równoramienny ABCD o podstawach AB oraz CD jest opisany na okręgu o promieniu R. Co widzisz na rysunku? Przygotowałam rysunek. Mamy tutaj okrąg i trapez jest opisany, czyli tak jakby trapez jest tutaj na zewnątrz, prawda? Jest on opisany na naszym tym okręgu. I teraz o promieniu R. Wykaż, że 4R kwadrat to się równa AB pomnożone przez CD. Że 4r kwadrat to się równa długość AB razy długość CD. No i teraz jak do tego zadania się zabierze? Oczywiście na początek musimy sobie wprowadzić pewne oznaczenia. Tu napisałam założenie, czyli to, co jest dane w zadaniu, a tutaj teza, którą mamy wykazać. Wprowadzić sobie pewne oznaczenia. Otóż najczęściej my dolną podstawę oznaczamy jako A, to niech będzie, a górna podstawa jako B. Dobrze. No to mamy wykazać, że 4r kwadrat to się równa, ja napiszę inaczej tezę, czyli że 4r kwadrat to się równa AB, czyli u mnie A, razy CD, czyli u mnie B. Czyli ja po prostu mam wykazać, że 4 promienie, które są podniesione do kwadratu, to jest nic innego jak iloczyn tych podstaw dwóch. No wygląda na początek tak dosyć ciężko, ale zobaczysz, że w zasadzie wykorzystamy tutaj jakie twierdzenie. Pamiętasz, kiedy można w czworokąt wpisać okrąg? Bo czworokąt opisany na okręgu to inaczej jakby w czworokąt wpisać okrąg. Było takie twierdzenie, które nam mówiło, żeby można było wpisać ten okrąg, to sumy przeciwległych długości boków są równe. Czyli jeżeli trapez jest równoramienny, to ja tu napiszę C i tu C, czyli mogę wywnioskować, że moje A plus B, czyli suma tych podstaw, to się równa 2C. Co dalej warto wiedzieć? No skoro to jest okrąg wpisany trapez, to jak ja bym tutaj przedłużyła, popatrz, dostałabym całą wysokość. Czyli moja wysokość to są po prostu dwa promienie. To widać z rysunku jak najbardziej. Tu jest R, czyli moja wysokość to są po prostu dwa promienie. No tak, no ale pasowało mi teraz, by dojść do tej sytuacji, że skoro wysokość to są dwa promienie, no to pewnie trzeba będzie, skoro to jest gdzieś w kwadracie, jakieś twierdzenie Pitagorasa. Żeby zrobić twierdzenie Pitagorasa, to ja poprowadzę tą wysokość w zupełnie w innym miejscu. Może linią przerwaną podpiszę, że tu są dwa promienie. No to tak, można by było wykorzystać twierdzenie Pitagorasa tutaj, tak, ale musiałabym się zastanowić, jak obliczyć ten odcinek.
Otóż tak się składa, że ten odcinek na pewno pamiętasz, obliczamy ze względu na to, że to jest trapez równoramienny, to od dolnej podstawy odejmujemy górną, czyli A minus B i dzielimy na dwie części. Dlaczego? Bo z tej strony, jakbym poprowadziła wysokość, to jest dokładnie ten sam odcinek. Dlatego piszemy, od dłuższej podstawy, czyli moje A, odejmujemy krótszą podstawę, czyli B i dzielimy to przez 2, ponieważ są dwa identyczne tutaj kawałki. No to dobrze, to skoro tak, to ułóżmy twierdzenie Pitagorasa, czyli 2R i to do kwadratu dodać A minus B nad 2 i to do kwadratu równa się C do kwadratu. No to popatrzmy, jakbyśmy tutaj z tego pierwszego wyliczyli C, czyli tak jakby jak ja to podzielę przez 2, to dochodzę do wniosku, że moje A plus B podzielone przez 2 to się równa C. No to spróbujmy teraz to powyznaczać, poprzekształcać. 2R do kwadratu to mamy 4R kwadrat, dodać. Teraz tutaj podnosimy oczywiście wzorem skróconego mnożenia. A kwadrat minus 2AB, dodać B kwadrat podzielone przez 4. To się równa. Teraz ja muszę to C podstawić, czyli moje A plus B nad 2 podstawiam i to do kwadratu. No to tak, no to tu przepisuję tą stronę na pewno, lewą, bo na razie z nią nic nie zrobię. Tak przepiszę i to się równa i to podnoszę do kwadratu, też wzorem skróconego mnożenia. A kwadrat dodać 2 razy A razy B i dodać B kwadrat i to podzielone przez 4. Co bym mogła zrobić? Żeby nie mieć tych ułamków, to obustronnie razy 4 pomnożę. Będzie na pewno tak estetyczniej. Czyli 4 razy 4 będę miała tutaj 16R do kwadratu dodać, a to przepiszę. A kwadrat minus 2 AB dodać B kwadrat. To się równa. Tutaj też A kwadrat dodać 2 AB dodać B kwadrat. No to popatrzmy. Po jednej i po drugiej stronie jest A kwadrat i tu jest A kwadrat. No to mi się odejmie. B kwadrat i tu jest B kwadrat, też się odejmie. No to co mi zostaje? 16R kwadrat, to się równa. Tu mam 2AB, ale to też przenoszę, czyli będę miała plus 2AB. Czyli moje 16R kwadrat, to mi wyszło 4AB. Więc jak podzielę przez 4, dochodzę do wniosku, że 4R kwadrat, to się równa A razy B. A popatrzmy, co my mieliśmy wykazać. No właśnie to mieliśmy wykazać. A więc co kończy mój dowód? Ten dowód, który przeprowadziliśmy teraz, to jest dowód wprost. To znaczy wychodzimy sobie z jakich informacji zawartych w zadaniu, tak, jakby w założeniu i przekształcamy tak, że dojdziemy dokładnie do tej naszej tezy. Udowodniliśmy, że 4R kwadrat to się po prostu równa A razy B w tym trapezie. Zadanie numer 2. Udowodnij, że jeżeli A plus B jest większe lub równe od zera, to prawdziwa jest nierówność. A do trzeciej, dodać B do trzeciej, jest większe lub równe od A kwadrat B plus AB kwadrat. Oczywiście, przypomnijmy, to co jest podane w treści, to jest jako założenie, czyli A plus B jest większe lub równe od zera, natomiast to co mam wykazać, nazywamy tezą. Teraz będziemy oczywiście przeprowadzać dowód. Będziemy przeprowadzać dowód i teraz uwaga, ja osobiście polecam Tobie, jeżeli masz udowodnienia właśnie nierówność, czyli masz wykazać, że lewa strona jest większa lub równa od prawej, ja polecam dowód nie wprost. Na czym polega dowód nie wprost? Po pierwsze, musisz zaznaczyć na maturze, że robisz dowód nie wprost, żeby egzaminator wiedział, że to jest ta metoda. Na czym polega dowód nie wprost? On jest o tyle fajny, że ja w dowodzie nie wprost mogę zaprzeczyć tezę i z zaprzeczenia tezy dojdę do sprzeczności. Popatrz, jeżeli ja dojdę do sprzeczności, a ja zaprzeczyłam tezę, czyli jakieś zdanie P, to to przecież jest równoważne zgodnie z zasadami logiki. Nieprawda, że nieprawda, że P, że to jest P. Czyli jeżeli ja zaprzeczę tezę i dojdę do sprzeczności, to znaczy, że udowodniłam właśnie dowodem nie wprost. On jest bardzo fajny w przypadku nierówności. Więc tak też robimy. Na czym polega będzie u mnie zaprzeczenie tezy? Że przepiszę A do trzeciej, dodać B do trzeciej, że to jest mniejsze od A kwadrat B plus AB kwadrat. A tu jest większe lub równe. Jak ja temu zaprzeczam, to piszę mniejsze. No i teraz co? No pasowałoby teraz taką nierówność spróbować porozwiązywać, poprzekształcać. Wszystko na jedną stronę oczywiście, bo to intuicyjnie, wiadomo, robimy wszystko na jedną stronę. No i myślmy, co tu będziemy robić. Właśnie ja cały czas przepisuję nierówność. Jeżeli ja ją zaprzeczyłam, tą moją tezę, to ja teraz mam rozwiązać taką nierówność. Więc o tyle jest fajnie, że ja teraz robię konkretnie, rozwiązuję nierówność. No i teraz tak, no po pierwsze myślimy sobie, że A tutaj był taki wzór,
a tutaj, a może byśmy coś wyłączyli przed nawias. No to tak, był taki wzór, na A do trzeciej dodać B do trzeciej. To było tak, w pierwszym nawiasie A plus B, a w drugim nawiasie był taki niepełny wzór skróconego mnożenia na potęgę drugą, czyli A kwadrat minus AB dodać B kwadrat. No to jest tablica jak wzór, jakby się zapomniało. Teraz tak, z tych dwóch wyłączymy przed nawias minus i teraz tak, A się pojawia i tu się pojawia A, to bierzemy jedno A i tu się pojawia B i tutaj też B, czyli jedno B. Czyli zostanie mi z tego A dodać, a z tego mi zostanie po prostu B. I to jest mniejsze od 0. No to popatrz, co mi to teraz dało? Bardzo dużo, bo ja już mam to takie samo jak to. Czyli mogę skończyć metodę grupowania. Czyli metoda grupowania mówi o tym, że w jednym nawiasie u nas teraz będzie A plus B, a w drugim nawiasie będzie wszystko to, co pozostało po wyciągnięciu przed nawias tego wspólnego czynnika. Czyli zasłaniam ręką A plus B, co mi zostało? No zostało mi to A kwadrat minus AB plus B kwadrat. Teraz zasłaniam ręką to, co mi zostało? No minus AB. I ja to piszę dalej w tym samym nawiasie minus AB. Mniejsze od 0. No to teraz tak, to przepisujemy A plus B, pierwszy nawias, a w drugim nawiasie coś zrobimy. Czyli tak A kwadrat, tu mamy minus AB i tu minus AB, czyli będę miała minus 2AB i plus B kwadrat. I to jest podobno mniejsze od zera. No to tak, pewnie zauważy nie jeden z Was, że tu jest wzór skróconego mnożenia. Ten wzór skróconego mnożenia, który musisz umieć nawet na poziomie podstawowym. Czyli A minus B i to do kwadratu i to jest mniejsze od zera. I teraz skończyliśmy, teraz musimy tylko pokazać, że to jest sprzeczność. Czyli tak, więcej już nic nie zrobimy, tylko się zastanówmy tak, popatrzmy na nasze założenie. W założeniu ja miałam podane, że moje A plus B jest większe lub równe od zera. A tego nie miałam podane, ale to wiem, bo kwadrat różnicy, kwadrat jakiejkolwiek liczby jest zawsze większy lub równy od zera. Więc jak ja popatrz, pomnożę liczbę większą lub równą od zera z liczbą większą lub równą od zera, to i tak wyjdzie mi liczba większa lub równa od zera, a ja napisałam, że ma być mniejsze od zera. Czyli to jest po prostu sprzeczność. I musisz napisać słowo sprzeczność i teraz co kończy dowód? Nic więcej nie robimy, bo my korzystamy z tego, że właśnie jak zaprzeczam tezę, dochodzę do sprzeczności, to znaczy, że ta wyjściowa moja teza jest prawidłowa i jest prawdziwa zawsze przy tym naszym założeniu podanym zadaniu. Zadanie numer 3. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg o środku S. Przygotowałam rysunek, czyli narysowałam okrąg i wpisałam w niego trójkąt. Wpisałam ten trójkąt tak, żeby on wyglądał na rozwartokątny, dlatego że ja mam wykazać, że on jest rozwartokątny, ale oczywiście nie musiałabym tak rysunku robić i tak mam to wykazać. Natomiast no, najwygodniej jest jednak, żeby ten rysunek oddawał rzeczywistość. I mamy tak, kąty wewnętrzne CAB, ABC i BCA tego trójkąta są równe odpowiednio alfa, 2 alfa, 8 alfa. No zaznaczmy to. Czyli tak, po pierwsze kąt mamy CAB, czyli ten to ma alfa, następny kąt ABC to ma 2 alfa i ostatni kąt, czyli ACB, to ma 8 alfa. I to jest moje założenie w zadaniu. Teraz teza. Co ja mam wykazać? No ja mam wykazać, że mój trójkąt jest rozwartokątny. Mogłabym to słownie napisać, a w zasadzie, żeby wykazać, że on jest rozwartokątny, to muszę pokazać, że ten jeden z kątów, oczywiście największy, jest rozwarty. Czyli muszę wykazać, że moje 8 alfa jest większe od 90 stopni. Wiadomo, że nie może być większe niż 180, tak? Ale musi być pomiędzy 90 a 180. To wykażemy, tyle wystarczy mi napisać. I druga część, i mam udowodnić, że miary kątów wypukłych, ja zapiszę, miara kąta ASB, przecinek miara kąta ASC, przecinek miara kąta BSC, one tworzą ciąg arytmetyczny. Czyli takie zadanie dosyć ciekawe, dlatego że nie dość, że geometria, to jeszcze tutaj ciągi są wsadzone. No to przechodzimy do dowodu, oczywiście będzie to dowód wprost, dlatego, że mamy zadanie geometryczne, najczęściej takie dowody przeprowadzamy wprost. Po pierwsze, pierwsza część dowodu jest banalna. Dlaczego? Dlatego, że skoro ja mam wykazać, że jest rozwartokątny, no to muszę wiedzieć, jakie są kąty, szczególnie ten największy 8 alfa. No to co wiemy? Że jak dodamy wszystkie kąty w trójkącie,
to wychodzi nam 180 stopni. Czyli jak ja to dodam, mam 11 alfa, to się równa 180 stopni, podzielę przez 11, no nie wyjdzie najszczęśliwiej, ale nie przejmujemy się, przecież możemy tak zapisać, czyli 180 stopni podzielone przez 11 to jest alfa, a ja potrzebuję 8 alfa, czyli 8 alfa to jest 8 razy to 180 stopni podzielone przez 11. Mogę to zrobić przy użyciu kalkulatora, żeby mieć już taką precyzję pewną w tym zadaniu, czyli 180 razy 8 i to podzielę przez 11 i wychodzi mi, że to jest około 130 stopni, no niech będzie około 130 stopni, w zasadzie 130 mogłam napisać 9 stopnia, by było tak najwygodniej, 130,9 stopnia. Ale to jest i tak wynik przybliżony. Mnie w zasadzie to nie interesuje, ile tam dokładnie stopni, nie? Mnie interesuje, żeby moje 8 alfa było większe od 90. Czy ja przybliżę do dwóch miejsc, do jednego, czy do całości? I tak widzę, że jest to kąt rozwarty. Czyli skoro 8 alfa jest większe od 90, no to mój trójkąt jest rozwartokątny. No mogę tak skomentować, że trójkąt jest rozwartokątny. Rozwartokątny. Nie boimy się używać słów w matematyce, nie tylko same zapisy. Mogą być słowa jak najbardziej. To jest oczywiście pierwsza część dowodu. Teraz przechodzimy do drugiej części dowodu. I teraz uwaga, w tej drugiej części dowodu musimy zwrócić uwagę na pewną rzecz. Ja tam mówiłam o kątach wypukłych. Przypomnijmy sobie, kąty wypukłe to są kąty, które mają miarę od 0 do 180 stopni. Zatem, jak ja teraz narysuję kąt ASB, to będzie, ja połączę, czyli mój kąt ASB, to ja mam na myśli ten cały, prawda? Ten mój kąt cały ASB, ale nie ten wklęsły, tylko ten tutaj wypukły. No to następny kąt ASC, czyli AS, no to połączę tutaj i będę miała C, czyli ten kąt. I mam na myśli jeszcze kąt BSC, BSC jak widzimy, no tutaj też już nie musimy nic zaznaczać. Dobra, ja mam wykazać, że tworzą ciąg arytmetyczny. No, pewna informacja by nam się przydała. Mamy okrąg, mamy jakieś kąty. Pasowałoby wykorzystać pewne twierdzenia, które uczyliśmy się dotyczące właśnie kątów środkowych wpisanych opartych na tych samych łukach. No to może zacznijmy od tego kąta tutaj, od tego kąta, bo on nam też będzie potrzebny, ten kąt BSC. To jest kąt środkowy, ale oparty jest na tym łuku, jak widzisz. Przykładamy ręce, widzimy tutaj na tym łuku oparty kąt środkowy. Szukamy wpisanego, który też oparty na tym łuku. Oczywiście to jest ten kąt alfa. Zatem ja mogę od razu napisać, że tu jest 2 alfa. Oczywiście w dowodzie no, pasuje to jakoś opisać. Czyli piszemy sobie, kąt nasz BSC ma miarę równą 2 razy ten kąt wpisany, który też oparty na tym łuku, czyli 2 razy alfa, czyli 2 alfa. Możemy sobie napisać, bo ten kąt BSC i kąt nasz BAC oparte na tym samym łuku, tym samym łuku. Dlatego mogłam skorzystać z tego twierdzenia, że środkowy 2 razy większy od wpisanego. No to teraz lecimy dalej, czyli popatrzmy teraz na ten kąt, tutaj ten. On jest oparty z kolei na takim łuku, ja zaznaczę. Przykładam ręce, widzę łuk, na jakim on jest oparty. A jaki inny jest oparty, tym razem wpisany? No ten kąt, 2 alfa, też jest oparty na tym łuku. Czyli tu mogę napisać, że to jest 4 alfa. 2 razy większy. No to piszę, że kąt ASC równa się 2 razy, czyli 2 razy jest większe od tego 2 alfa, czyli to się równa 4 alfa. No i piszemy, bo kąt ASC i kąt nasz ABC oparte na tym samym łuku, na tym samym łuku. No to skoro tak, no to popatrzmy teraz. Ja mogę teraz napisać w takiej kolejności i ja mam na myśli te kąty wypukłe. Może napiszę na czerwono, będzie lepiej widzieć. Kąt ASB, popatrzmy na nasz rysunek, ASB, ten kąt 4 alfa i 2 alfa, czyli 6 alfa. Następny kąt ASC, no to jego tu mieliśmy 4 alfa i ostatni kąt BSC, jego też mieliśmy, to jest 2 alfa. I popatrzmy, czy nie widać od razu, że tworzą ciąg arytmetyczny? No jaki to był ciąg arytmetyczny? Taki, w którym różnica pomiędzy dowolnymi dwoma wyrazami jest stała. No to spróbujmy, popatrzmy. Jak od 2 alfa odejmę 4 alfa, to jest to samo, gdybym od 4 alfa
odjęła 6 alfa, prawda? Czyli tu mam minus 2 alfa, tu mam też minus 2 alfa, czyli mamy jak najbardziej wniosek, że kąty te tworzą ciąg arytmetyczny. I mogę powiedzieć, co kończy dowód. Zrobiłam jedną część, pokazałam, że trójkąt jest rozwartokątny i druga część, że te kąty, które były podane w treści, tworzą ciąg arytmetyczny, ponieważ różnica pomiędzy nimi jest stała. Zadanie numer 4. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x większego od 1, y większego od 1 zachodzi taka nierówność. Pierwiastek z logarytmus x dodać pierwiastek z logarytmus y jest mniejsze lub równe od pierwiastek z logarytmu z liczby x, y i to do kwadratu. No dość nieciekawie to wygląda. Po pierwsze, że do dowodzenia jest nierówność, więc ja oczywiście robię dowodem nie wprost, więc to już od razu możemy zapisać, że to będziemy robić dowodem nie wprost, dlatego że jeżeli dowodzę nierówności, staram się zawsze robić nie wprost. Czyli na czym polega dowód nie wprost? Na zaprzeczeniu tezy. Czyli przepiszę moją tezę. Pierwiastek z logarytm x dodać pierwiastek z logarytm z y i jak to jest mniejsze lub równe, ja to zaprzeczam. Czyli większe od pierwiastka z logarytm i tu mam w nawiasie x, y do kwadratu z takiej liczby. No to teraz popatrzmy tak. Po pierwsze, myślę, że część z Was zwróci uwagę na to, że czy czasem nie trzeba dodatkowego założenia zapisać. Czy to założenie, że x większe od 1, y większe od 1 wystarczy? Otóż pamiętamy, że pod pierwiastkiem muszą się znajdować liczby, które są oczywiście dodatnie, mogą być minimalnie 0. Natomiast popatrzmy, jeżeli napiszemy, że ma być to większe lub równe od 0, to jak ja skorzystam z definicji logarytmu, to napiszę teraz, że moje x musi być większe lub równe 10 do potęgi zerowej, czyli 1. Tak samo z tym drugą częścią, że logarytm y większy lub równy od 0, to znaczy, że y większe lub równe od 1. Czyli skoro ja w treści miałam podane, że x większe od 1, to znaczy, że ja miałam jeszcze bardziej uściślone, bo mi wyszło, że większe lub równe. Czy tutaj przy x czy przy y większe lub równe od 1. A skoro mi podali, to ja nie muszę dodatkowego pisać. Ale lepiej sobie zawsze sprawdzić, żeby nie było tak, że trzeba będzie jakieś dodatkowe założenie zapisać. Chociaż powiem ogólnie, że w dowodzie, jak jest skonstruowany dowód, to powinien być tak skonstruowane zadanie dowodowe, żeby te założenia zupełnie wystarczyły i nie potrzeba było innych. No ale to taka była dygresja moja. Teraz przechodzimy do udowodnienia, że taka nierówność będzie sprzeczna. No po pierwsze, widzimy sobie, że nam pod pierwiastkiem są liczby dodatnie. Czyli tu jest liczba dodatnia, ja może na czerwono zapiszę. Tu będzie liczba dodatnia, no i żeby ten pierwiastek istniał, stopnia drugiego też dodatnia. No to jeżeli mamy same liczby dodatnie po lewej i po prawej, mogę podnieść do kwadratu. Dlaczego obustronnie podnoszę? No bo przecież ja się chcę pozbyć tych pierwiastków. Tylko pamiętam, że lewą stronę muszę podnieść całą do kwadratu, czyli muszę zastosować wzór skróconego mnożenia. Jak ja pierwiastek z logarytm x podniosę do kwadratu, to ja będę miała po prostu logarytm z x. Jest to liczba dodatnia, to mi mówi o tym, świadczy moje założenie, więc nie muszę tutaj nic dopisywać. Dodać, teraz we wzorze skróconego mnożenia mam podwojony pierwiastek z logarytmu z x, czyli z tego, razy pierwiastek z logarytmu z y i dodać ten drugi do kwadratu, mój pierwiastek z kwadratem się skróci, czyli będę miała logarytm z y i to jest większe od, znowu tutaj też jest liczba dodatnia, więc oczywiście ten pierwiastek wielgachny mi się skróci z tą potęgą, z tym podnoszeniem do potęgi obustronnie. No to popatrzmy, co możemy zrobić. Pamiętamy, była taka własność, że jak jest liczba logarytmowana z potęgą, to tą potęgę wyrzucamy sobie do przodu, przed logarytm. Czyli ja tutaj teraz ten początek przepiszę, czyli logarytm z x dodać 2 pierwiastek z logarytmu z x razy pierwiastek z logarytmu z y dodać logarytmy z y i to jest większe od, dwójkę wyrzucę, będę miała 2 logarytmy z x, y. No, pasowałoby jeszcze jakąś własność, prawda? No to jak ja tutaj widzę, że mam mnożenie liczb logarytmowanych x razy y, to była taka własność, że mogę to rozdzielić na sumę logarytmów. Czyli to przepisuję na razie jak leci, logarytm z x, dodać 2 pierwiastek z logarytmu z x razy pierwiastek
z logarytmu z y, dodać logarytm z y jest większe. I teraz tak, to mogę zapisać, ten logarytm z xy mogę zapisać jako logarytm z x, dodać logarytm z y. Ale że przed tym jest dwójka, to ja napiszę, będę miała 2 logarytmy z x, dodać 2 logarytmy z y. To skoro tak, popatrz, to po jednej i po drugiej stronie w sumie są troszkę wyrazy podobne. Ten z tym podobny, a ten jest z tym. To może bym wszystko przerzuciła w sumie na jedną stronę. Czyli jakbym wszystko na jedną stronę przerzuciła, to będę miała tak logarytm z x minus 2 logarytmy z x, czyli będę miała minus logarytm z x. Ten w środku przepiszę, tą część, no to przepisuję logarytmy. Tutaj mamy z y i tak samo tu mam minus 2 logarytmy z y, czyli będę miała minus logarytm z y i mam napisać, że to jest większe od zera. No nie pasuje mi te minusy. Mnożę obustronnie przez minus 1. Znaki mi się zmienią. I będę tak miała. Na razie, popatrz, ja specjalnie tego nie wkładam pod jeden pierwiastek, bo zaraz coś zobaczymy. I tutaj pamiętam o zmianie oczywiście zwrotu, jak mnożę przez liczbę ujemną. I teraz uwaga. Pasuje nam to na wzór skróconego mnożenia, prawda? Bo jest to 2ab, czyli to jest tak jakby a, to jest tak jakby b. Zastanówmy się, czy jak to podniesiemy do kwadratu, żeby było we wzorze skróconego mnożenia a kwadrat, to nam się pierwiastek skróci oczywiście i to powstanie. Czyli to jest tak jakby moje a kwadrat, a to jest tak jakby moje b kwadrat. A tu mam przed tym dwójkę, tu mam mnożenie, tu mam minus, tu mam plus. Czyli mam a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli ja to zwijam do wzoru, czyli będę miała pierwiastek z logarytmu z x minus pierwiastek z logarytmu z y i to do kwadratu jest mniejsze od zera. Jak nie wierzysz, to sobie oczywiście sprawdź, podnieś to sobie do wzorem skróconego mnożenia i zobaczysz, że ci wyjdzie dokładnie to samo, ponieważ ten wielki pierwiastek zniweluje się z potęgą. Dobrze? No to teraz już tylko wnioski. Jak mam jakąkolwiek liczbę, cokolwiek, podniesione do potęgi drugiej, to to jest zawsze większe lub równe od zera. A popatrz, a ja mam podane, że to ma być mniejsze od zera, czyli widzę, że jest oczywiście sprzeczność. To jak wyszła mi sprzeczność, to znaczy, że mój dowód nie wprost dobiegł końca. Zadanie numer 5. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne AD, także D należy do boku BC oraz CE, także E należy do boku AB. Kątów CAB i ACB. Popatrz, ja już częściowo narysowałam trójkąt i poprowadziłam dwusieczne. Co wiemy o dwusiecznych? Wiemy to, że dwusieczne dzielą kąty na połowę. To są półproste, które dzielą kąty na połowę. Czyli jak tutaj sobie nazwę alfa, to tu też będzie alfa. Jak tu sobie nazwę beta, to tu też będzie beta. Ale jeszcze doprecyzujmy. Poprowadzono dwusieczne AD, czyli A to tu musi być D. Podali nam, że D należy do boku BC. Zgadza się. I CE, czyli tu musi być E, także E należy do boku AB. No to wszystko nam się zgadza. I teraz tak, te dwusieczne, piszą dalej w treści, przecięły się w punkcie P. No to zapiszmy tutaj, to jest punkt P przecięcia. Mamy wykazać, że jeśli na czworokącie PEBD można opisać okrąg, to kąt PAC plus kąt ACP równa się 60 stopni. Oczywiście założenie, myślimy, założeniem jest oczywiście rysunek, ale mało, jeszcze jest pewna informacja podana taka, że na czworokącie PEBD, czyli to napiszemy, na czworokącie PEBD można opisać okrąg. Zaraz będziemy tutaj mówić o pewnym twierdzeniu, zaraz będziemy z tego wnioski wyciągać, ale na razie ja tylko po prostu zapisałam, co jest podane w założeniu. I teraz teza moja, mam wykazać, że miara kąta PAC plus miara kąta ACP dodaje mi 60 stopni. Popatrzmy na nasz rysunek, bo będzie nam łatwiej już na moich alfa, beta to udowodnić. Kąt PAC, PAC to jest mój kąt alfa, dodać, a kąt ACP to jest mój kąt beta. Ja mam wykazać, że jak dodam kąt alfa i beta, wyjdzie mi 60 stopni. To jest oczywiście zadanie z geometrii, prawda? Dowód geometryczny. To taki dowód no, robimy oczywiście wprost, czyli będziemy przekształcać, różne twierdzenia stosować, prawda? Pewne związki zauważać i wtedy dojdziemy do udowodnienia, że alfa plus beta to 60 stopni. Popatrzmy na to tak. Ta informacja, że na czworokącie PEBD można opisać okrąg, ten, mam tutaj na myśli ten oczywiście czworokąt, to jest nie na darmo. Powinniśmy sobie skojarzyć twierdzenie, jak nie pamiętasz, w tablicach ono jest. Kiedy na czworokącie można opisać okrąg? No wtedy, kiedy sumy przeciwległych kątów są równe i wynoszą 180 stopni.
No tak, tylko tak. Ja nic na razie o tych kątach nie wiem. Te mam dwa przeciwległe i te. Ale muszę wybrać te, co mi pasują. Czyli wybierzemy sobie ten kąt i ten. I teraz dlaczego? Dlatego, że ja o tych kątach coś lekko będę w stanie powiedzieć. Oczywiście. Dlatego te kąty wybrałam do mojego twierdzenia, które zastosuję, ale nie od razu. Najpierw bierzemy trójkąt ABC. Ja ten kąt pasowałoby mi wyznaczyć, więc z trójkąta tutaj mamy ABC. Z trójkąta ABC wnioskujemy, tak, że mój kąt, tak, czyli możemy tak napisać, wynika, że mój kąt z tego trójkąta ABC, wnioskujemy, że mój kąt ABC, ABC to się równa. Jak wyliczyć ten kąt? No od 180 stopni, które jest zawsze w trójkącie, suma kątów, odejmujemy te dwie alfy i te dwie bety i dodzielimy ten kąt. Czyli odejmujemy dwa alfa i odejmujemy dwa beta. I to właśnie jest ten kąt. Jeżeli masz taką tą możliwość, to nazwij sobie, żeby może tak nie przepisywać, jakiś kąt gamma. Ja go tu wrzucę gamma. No to dobrze. No to już wiemy, że ten, o tym kącie gamma no coś mogliśmy stworzyć, nie? To teraz by nam pasował ten kąt, może być delta. I teraz co? Ten kąt delta jest tu, ale ten kąt delta jest też wierzchołkowy i tu jest. Czyli z kolei z trójkąta teraz A, P, C możemy wywnioskować, A, P, C możemy wywnioskować teraz, że nasz kąt A, P, C, ten kąt A, P, C to będzie od 180 stopni odjąć teraz ten alfa i ten beta. Odjąć alfa, odjąć beta i my sobie to nazwaliśmy, że to jest nasza delta. No to teraz z twierdzenia odpowiedniego, czyli z twierdzenia dotyczącego opisywalności okręgu na czworokącie, ja w skrócie napiszę z twierdzenia, możemy wywnioskować, że sumy przeciwległych kątów są równe, wynoszą 180 stopni. Czyli moja delta plus moja gamma daje 180 stopni. Tylko wtedy mogę opisać na czworokącie okrąg. Czyli pod deltę podstawiam 180 stopni minus alfa minus beta, dodać pod gammę podstawiam 180 stopni minus 2 alfa minus 2 beta i to ma mi wyjść 180. Popatrzmy, 180 z tym 180 mi się odejmie, no to teraz tu będę miała minus alfa minus 2 alfa minus 3 alfa minus beta minus 2 beta minus 3 beta, to się równa, to przerzucę, minus 180 stopni, podzielę przez minus 3 i dochodzę, że alfa dodać beta wychodzi mi 60 stopni. A przecież to miałam wykazać. Co kończy mój dowód? Miałam wykazać, że alfa plus beta to jest 60 stopni. Wykorzystałam, popatrz co, dwa razy wykorzystałam fakt, że w trójkącie jest 180 stopni. Wykorzystałam tutaj kąty wierzchołkowe oraz najważniejsze twierdzenie, które mówi o tym, kiedy na czworokącie mogę opisać okrąg. Zadanie numer 6. W mojej puli zadań nie powinno braknąć zadania z podzielnością, które często bywa na maturze z matematyki, dlatego też takie wybrałam. Udowodnij, że dla dowolnej liczby całkowitej k niepodzielnej przez 3, liczba k do 6 minus 3, k do 4 plus 3, k kwadrat minus 1 jest podzielna przez 27. Zadanie 6. Tutaj akurat nic nie potrzeba było rysować, przepisywać, bo chcę to robić razem z Tobą równocześnie. Po pierwsze, jaką mamy informację podaną w zadaniu? Że moja k liczba jest całkowita, to zapiszę, k należy do zbioru liczb całkowitych. Mało. Ma być niepodzielna przez 3. No i tutaj jest taki problem, że młodzież nieraz nie wie, co to znaczy, że moja liczba całkowita k niepodzielna przez 3 ma być. Jak zapisać moją liczbę, która nie jest podzielna przez 3? Więc może zacznijmy od tego, a jak zapisać liczbę podzielną przez 3? Oczywiście liczbę podzielną przez 3 zapisujemy 3, jakieś tam n. Liczbę podzielną przez 5 zapisujemy 5n. Liczbę podzielną przez 10 zapisujemy 10n. No ale tą niepodzielną przez 3, to znaczy, że musi być przy dzieleniu dawać resztę. Czyli jakbym ja moją liczbę k podzieliła przez 3, to mogę ją zapisać w postaci 3n, ale nie samą. Wtedy to by świadczyło, że jest podzielna przez 3. A ma być z resztą, czyli plus 1. Ale niekoniecznie musi być reszta 1, nie? Bo może być też,
że moja liczba k to będzie miała postać 3n plus 2, no bo reszta może być 2. Oczywiście muszę tutaj zapisać, że moje n to jest też liczbą całkowitą, skoro k całkowite, n też musi być tutaj jak najbardziej całkowite. Czy może być reszta 3? No nie może być, bo przecież reszta 3 nie może być, ponieważ reszta musi być zawsze mniejsza od tej liczby, przez którą dzielę. Czyli jeżeli dzielę przez 3, to reszta może być 0, 1 i 2. Ale gdyby reszta wynosiła 0, to by to znaczyło, że moja liczba k jest podzielna przez 3. A ja mam podane w treści, że ma być niepodzielna przez 3. No to popatrz, w założeniu będę musiała rozpatrzyć dwa przypadki, tak samo w dowodzie. No to teraz tak, jest podana jakaś liczba, ja sobie ją nazwę x. Moja liczba x ma taką postać. K do 6 minus 3, k do 4, dodać 3, k do 2 minus 1. I ja mam teraz wykazać, czyli teza, że ta moja liczba, którą ja sobie nazwałam x, bo mi tak pasowało, tak, ta liczba x jest podzielna przez 27. Czyli równa się 27 jakieś m, gdzie m należy do liczb całkowitych. Popatrz, tu już w tezie jest mowa o tym, że jest podzielna, a w założeniu było, że nie jest podzielna. Więc w jednym zadaniu ćwiczymy, że coś jest podzielne, coś jest niepodzielne, prawda? Więc te zapisy bardzo ważne na poziomie rozszerzonym, naprawdę mega są ważne, a nawet i na poziomie podstawowym na maturze się przydaje. No to teraz tak, no od czego zaczniemy? No od tego, że trzeba liczbę x jakoś przekształcić. Czyli po pierwsze ja tą liczbę x przepiszę na razie w moim dowodzie i teraz jak tak się przyuważysz, to zauważysz, że tutaj można by było zastosować wzór skróconego mnożenia. Po tych trójkach byśmy to rozpoznali, na potęgę trzecią oczywiście. Czyli ja to mogę napisać jako k do kwadratu minus 1 i to do potęgi trzeciej. Możesz sobie sprawdzić, to jest tak. K do kwadratu do trzeciej daje k do szóstej. Później jest we wzorze minus 3, a kwadrat b, czyli minus 3, tu będzie k do czwartej razy 1, czyli po prostu 3k do czwartej. Dalej we wzorze jest plus 3ab kwadrat, czyli plus 3, a to jest moje k kwadrat. Ja jak jedynkę podniosę do kwadratu, to i tak jest 1, czyli dlatego jest 3k kwadrat. I we wzorze jeszcze jest minus b do trzeciej, no to jak podniosę jedynkę do trzeciej, to mam 1. Czyli trzeba zauważyć, niestety musisz zauważyć, może można by było też inaczej to pomyśleć, ale najprościej jest zauważyć wzór skróconego mnożenia. No ale nie koniec jeszcze, bo popatrz, tu mamy jeszcze jeden wzór. Czyli możemy zrobić k odjąć 1 razy k dodać 1 i to do potęgi trzeciej, to znaczy, że ja tu osobno do trzeciej, tu sobie osobno do trzeciej, bo tak mi jest najłatwiej. No dobrze, no ale teraz pasowałoby nam za k coś podstawić. Przecież ja wiem, ile k może wynosić. Albo tyle, albo tyle. Dlatego ja muszę zrobić tak jakby w dowodzie dwie części, dwa przypadki. Czyli teraz zrobimy sobie dla mojego k równego 3n plus 1 będę teraz x rozpisywać, a później to samo będę robiła dla mojego k równego 3n plus 2. Ale w jednym i w drugim przypadku muszę dostać postać 27 razy coś. Razy jakieś moje m. No to proszę bardzo, rozpisujemy x, to się równa. Za moje k podkładam 3n plus 1. No to podkładam 3n plus 1. Dalej mam minus 1 do trzeciej. Dalej podkładam 3n plus 1. I jeszcze mam plus 1 do trzeciej. No nie za ładnie to wygląda, dlatego pod spodem widzimy, że jedynki się skasują. Będę miała 3n samo do trzeciej. Czyli będę miała, jak to podniosę, 27 n do trzeciej. No ale to już nie będę podnosiła, tylko napiszę 3n dodać 2 i to do potęgi trzeciej. I teraz popatrz, czy ja nie dostałam już czasem 27? Oczywiście, że dostałam. Ja teraz w klamerce zapiszę, że to jest moje m, bo ja to m nie wyczaruję, prawda, tylko przekształcam. Dochodzę do pewnej zależności, stwierdzam, że to jest moje m i tylko się zastanówmy, skoro n było całkowite, to czy moje m też będzie liczbą całkowitą? Naturalnie, podnoszone do potęgi trzeciej całkowita jest całkowita, pomnożona przez taką część też jest całkowita, czyli mogę napisać, że to się równa 27 tego mojego m, prawda, które ja sobie napisałam w tezie. No to w drugiej sytuacji mamy znowu x, to się równa. Teraz za k podstawiam 3n dodać 2 minus 1 do trzeciej. Teraz 3n dodać 2 dodać 1 do trzeciej. No to x to się równa. No tutaj mam 3n plus 1 do trzeciej. Broń Boże, nie będę tego podnosiła. I tutaj mam 3n dodać 3 i to do potęgi trzeciej. Też tego nie będę podnosiła. Ale co mogę zrobić? Mogę z tego wyłączyć przednawias trójkę, no bo z tego się da. No więc, jak ja wyłączę przednawias trójkę, to pamiętaj, ja ją też muszę do trzeciej potęgi podnieść. Więc 3 do trzeciej to 27 i ja sobie tutaj napiszę. T
to przepiszę, bo tutaj nic nie robiłam. Natomiast jak zabrałam tutaj trójkę, to zostaje mi w nawiasie n plus 1 też do trzeciej. No bo jak ja to rozbiję, prawda, to jest tak, jakbym miała 3n plus 3, wyciągła trójkę i jak ja mam podnieść do potęgi trzeciej, to ja mam to podnieść do trzeciej i to całe do trzeciej, prawda? Czyli ja muszę trójkę do trzeciej, co mi dało 27, a n plus 1 do trzeciej, no to nie będę podnosiła, bo nie ma takiej potrzeby. No i teraz znowu popatrz, dostałam 27. Dostała mi w tym przypadku. Czyli ja to podkreślam i zapisuję, że to jest moje m. Muszę tylko się upewnić, że moje m też jest liczbą całkowitą. Oczywiście, że będzie, no bo skoro n było całkowite, więc ta część całkowita, n całkowite, ta część też całkowita. Więc nie ma żadnego problemu, czyli to się równa 27m. Co oczywiście kończy mój dowód. Tutaj nie dziwimy się, prawda, że zrobiliśmy dwa przypadki, musieliśmy, no bo ja nie wiem, czy liczba, która jest niepodzielna przez 3, to mam dawać resztę 1, czy resztę 2. Ja muszę obie sytuacje rozpatrzyć. Dlatego mój dowód składa się z dwóch części, ale zarówno w jednej części, jak i w drugiej części wyszło mi 27n, tak jak miało wyjść, czyli wyszło mi, że moja liczba x jest podzielna przez 27. Na to nasze spotkanie przygotowałam 6 różnorodnych dowodów matematycznych. Dowody z podzielnością, dowody ze wzorami skróconego mnożenia, dowody z logarytmami, były dowody z geometrii, różnorodne dowody. Myślę, że te dowody z geometrii stanowią większy problem dla przeciętnego ucznia, ale warto na nie wszystkie zwrócić uwagę. Jak będziesz umiał dowodzić, to naprawdę z zadaniem czysto obliczeniowym nie powinieneś mieć najmniejszego problemu. Dowody matematyczne pobudzają bardzo myślenie, powodują, że ta matematyka, ta zwykła, taka obliczeniowa matematyka, naprawdę nie stanowi problemu. Jak już będziesz umiał dowodzić, z wszystkim sobie poradzisz. Dlatego na maturze z matematyki no najgorzej wypadają zadania na wykazywanie, zadania na dowodzenie, na uzasadnianie. Ja życzę Ci sukcesów i tego, żebyś się nie poddawał i próbował samodzielnie dowodzić. Mam nadzieję, że to, co przygotowałam, zainspiruje Ciebie do tego, żeby właśnie samodzielnie dowodzić różne twierdzenia matematyczne. Mam nadzieję, że to będzie przydatna dla Ciebie lekcja, a ja zapraszam Cię już na kolejne spotkanie, na kolejne przeżycia z iKamat.